to znowu pozwolę sobie powiedzieć, że miałem tą przyjemność przedstawić Państwu radnym taką propozycję dotyczącą kolejności remontów dróg. Ta propozycja została przyjęta, dzięki temu dzisiaj, kiedy Państwo przychodzicie, to możecie powiedzieć, no to kiedy ta droga będzie remontowana? My mówimy, no będzie zależeć od pieniędzy, ale przed tą Waszą drogą to jeszcze widzimy tą czy tą. W każdym momencie możecie Państwo zgłaszać swoje wnioski, one są weryfikowane raz w kwietniu danego roku i potem jeszcze weryfikowane są w październiku i ta lista jest listą publiczną. Czy Pani Przewodnicząca do tej listy chciałaby zgłosić jakieś zmiany, propozycje, przedstawiam ją, albo w ogóle odnieść się do kwestii harmonogramu modernizacji dróg? Szanowni Państwo, z pomysłem, aby tak uporządkować nasze remonty dróg, budowy dróg, wystąpił akurat nasz klub. Zaproponowaliśmy 11 ulic. Każdy miał tą ulicę ze swojego okręgu. Zaproponowaliśmy również, żeby pozostali radni ulice, które oni uważają za najbardziej potrzebujące remontu czy też modernizacji, zostały umieszczone i tak się ta lista zaczęła. Oczywiście, panie burmistrzu, mamy tą listę już jakiś czas. Ja muszę powiedzieć, że z tego względu chciałabym poszukać tej ulicy, którą ja akurat tutaj zaproponowałam. I to, pamiętajcie Państwo, było 11 ulic z naszego klubu, 21 radnych mamy, czyli gdzieś tam 20 któraś ulica. Potem pojawiła się cała lista jeszcze innych ulic i ulica Jodłowa, o którą mieszkańcy proszą no już długi czas. Jest w tej chwili na miejscu 78. No i ja sobie zrobiłam takie ćwiczenie, które zresztą panu burmistrzowi pokazałam, jak te ulice są, ponieważ co pół roku, żeby państwo wiedzieli, jak to wygląda, co pół roku jest przegląd zrobiony i co pół roku pojawiają się tam nowe ulice na tej liście. Ale kolejność nie jest taka, że one się pojawiają na końcu, tylko pojawiają się w różnych miejscach, więc wskakują przed ulice, które już tam wcześniej były. Szanowni Państwo, no dla tych, którzy pracują w samorządzie, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, jeśli my mówimy w jednym roku, ulica jest na 50. miejscu, słuchaj, jak będziemy mieli tyle i tyle pieniędzy, to prawdopodobnie, ponieważ tu są wyliczenia, ile ten koszt miałby wynieść, to prawdopodobnie za 3 lata Państwo będziecie mieli tą ulicę. I potem mijają 3 lata, a ja mówię, no przepraszam, 78. miejsce. Także, szanowni Państwo, no musimy też tą listę, ja cały czas proponuję, żebyśmy tą listę w jakiś sposób uporządkowali. Ja sobie zdaję sprawę, że nasze ulice są takie, że codziennie może coś wypaść, że jest ulica Wyspiańskiego, która nam się zapadła i którą musieliśmy zrobić szybciej, natomiast Bucewicza. Natomiast no rzeczywiście no musi być jakiś system, który pozwala nam, no przepraszamy bardzo, ale ta ulica już jest od iluś tam lat, musimy ją w jakimś okresie czasu zrobić. Nie możemy tego odwlekać i cały czas znajdować się gdzieś tam w ogonku. Mogę prosić? Znaczy, bo ten system opiera się na trzech zasadniczo kryteriach. Bezpieczeństwo, częstotliwość użytkowania danej drogi i znaczenie, powiedzmy, prestiżowe dla miasta. To są takie kryteria i ewentualnie o to modyfikujemy. Natomiast no, Państwo w pewnym momencie wystąpiliście z kryterium politycznym. Zróbmy każdemu radnemu drogi w jego rejonie. I mówiąc szczerze... Szanowni Państwo, każdy z radnych, który wybierany jest z danego okręgu, powinien dokładnie wiedzieć, jakie problemy są w tym okręgu.
to nie była ulica, której nawierzchnia jest, tam nie ma w ogóle nawierzchni, także nie ma o czym dyskutować.